Za moment marszałek Senatu Tomasz Grodzki, ale pan marszałek nie będzie sam, bo pan marszałek będzie razem z panią Moniką Sobień-Górską, pisarką, dziennikarką i scenarzystką, ponieważ nasi goście, którzy już zasiadają do naszego mobilnego studia. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Napisali nasi goście książkę. Dzień dobry, Maciej Zawada. Dzień dobry, Monika Sobień-Górska. Dzień dobry. Panie Przewodniczący, ja pozwolę sobie tę książkę pokazać naszym widzom. Depopulacja. No, gdyby ktoś mi powiedział, że marszałek Senatu w roku, kiedy jest kampania wyborcza, napisze książkę, która nie jest o polityce, nie pokazuje tych kuluarów kampanii wyborczej, tylko jest powieścią sensacyjną, a takim thrillerem tak naprawdę, no to bym nie uwierzył. A udało się. Jak trochę, pan to zrobił? Trochę zahaczający ma politykę, ale ona nie jest główną aktorką. Natomiast ona nie rodziła się w czasie kampanii wyborczej. Ja ją pisałem, najwięcej napisałem w czasach pandemii i COVID-u, bo wtedy byłem w Warszawie pełniąc obowiązki, wszystko było zamknięte, trzeba było siedzieć w pokoju. Raz mi się trafiła nawet izolacja 10-dniowa, bo się zetknąłem z kimś aktywnie zainfekowanym, więc takie samotne wieczory warszawskie trzeba było sobie jakieś spędzić. Czyli to była taka ucieczka trochę dla pana marszałka? Znaczy taka odmiana. Tak jak odmianą jest dla mnie w poniedziałki chodzenie jako wolontariusz na salę operacyjną, tak pisanie książki, a pisanie generalnie mi zawsze przychodziło dość łatwo, to była taka przyjemność i zabawa. No ja tylko dodam, że książka rzeczywiście nie jest polityczna, ale ta polityka gdzieś tam w tle jest obecna i też medycyna jest gdzieś tam w tle obecna. Pani Moniko, jakby pani miała tak w 5 zdaniach, nie zdradzając za dużo szczegółów, ale przybliżyła tę fabułę, bo i COVID też tam jest dość istotny, możemy o nim między wierszami poczytać. Acz nie najważniejsze. No, książka jest przede wszystkim taką powieścią sensacyjną z zagadką medyczną i dla mnie na przykład jakby powodem, dla którego weszłam w ten projekt, kiedy Tomasz przyszedł do mnie z tym pomysłem, pomyślałam sobie, że to jest właśnie super dlatego, że w Polsce nie ma takich książek, rzadko kiedy zdarzają się powieści, które są tak świetnie zdokumentowaną właśnie zagadką medyczną. Raczej mamy kryminały, które dotyczą jakichś spraw sądowych, prawniczych i tak dalej. A tutaj to, co jest wyjątkowe w tej książce, to właśnie ta zagadka medyczna, która jest świetnie zdokumentowana, bo współautorem jest profesor medycyny, więc chyba nie da się tutaj znaleźć lepszej rekomendacji. Fabuła. 5 chirurgów klatki piersiowej, torakochirurgów. Dzięki Tomaszowi dowiedziałam się, jak ta... Ja tylko od razu przerwę, tylko dodam, że pan marszałek jest chirurgiem klatki piersiowej, też tak. Zajmuje się transplantologią, także już mamy pewne elementy, które no, nam się zbiegają z rzeczywistością. Tak. Więc 5 takich chirurgów z różnych części świata nagle zaczyna zapadać na chorobę o nazwie mielofibroza. I to jest choroba, która powoduje włóknienie szpiku kostnego i w efekcie śmierć takiego pacjenta. I to są ludzie, którzy w różnych częściach świata mieszkają i operują, ale wszyscy okazuje się, że pracowali na szczurach 2 razy, które były sprowadzane z jednego laboratorium z Chin. I w tym samym czasie jeden z tych torakochirurgów zostaje porwany w Nepalu, a w międzyczasie jeszcze pojawia się taki czarny charakter, który właśnie opłacany przez takich 2 azjatyckich miliarderów, no, można powiedzieć, planuje coś, co można nazwać depopulacją Chin i Indii. I te 2 historie się ze sobą zazębiają i jest bardzo dużo akcji, proszę Państwa, w tej książce. A ja tylko dodam, że nie tylko profesja tych głównych bohaterów jest bliska sercu pana marszałka, ale też to miasto, skąd te szczury przyjechały, to miasto w Chinach, a jego nazwa jest zbliżona do nazwy miasta Wuhan, no, które w tamtym czasie też kojarzy się jednoznacznie. Właśnie chcieliśmy zainteresować czytelników, bo tam część osób jest zaledwie lekko zakamuflowanych, łatwych do rozpoznania, część nieco głębiej, część jest kompletnie wymyślona. I tak samo jest z faktami. Niektóre fakty no, w zasadzie się zdarzyły albo prawie się zdarzyły, natomiast część jest nieco podkoloryzowana, a część jest kompletnie wymyślona. I akcja jest dość dynamiczna, tam są i jakieś starcia, i jakieś plany.
Jakbym miał powiedzieć jednym zdaniem, to jest to książka o naturze ludzkiej, że ktoś, kto teoretycznie powinien szerzyć dobro, sieje zło i nienawiść, a ktoś, kto mógłby być postrzegany jako zły charakter, z kolei okazuje się człowiekiem niezwykle szlachetnym. I tak dalej. Także. A jest to też książka o polityce? Trochę polityki tam jest, ale ona jest jakby w tle. Natomiast, no bo akcja się toczy od Stanów Zjednoczonych po Nepal, po Chile, po Watykan, biegnie po całym świecie. Niektórzy, którzy czytali te surowe manuskrypty, to mówili, że to taki scenariusz na następnego Bonda, no ale ja bym był tu raczej marszałek Tomasz krytyczny, który z panią Moniką Sobień-Górską piszą nowego Bonda. No to piękny tytuł jest. A Jelko, jeszcze a propos tych politycznych nawiązań, o jedno jeszcze podpytam. Jak się nazywa ten lekarz, który jest porwany, bo jeden z tych pięciu lekarzy jest porwany. Jakie on nosi nazwisko? To jest Szwajcar. Mhm. To jest, a nazwisko? Walter Weber. Weber. To też dość ważne nazwisko w ostatniej kampanii wyborczej było. No, prawda? To przypadek? To jest przypadek. To jest przypadek. To jest czysty przypadek. Pani Moniko, jak się pracowało z panem marszałkiem? No powiem szczerze, że zaskakująco dobrze. Proszę się nie przejmować tym, że pan marszałek siedzi przed panią właśnie i słucha tego, co pani mówi. Mówię, jak jest. Zaskakująco dobrze. Dlaczego mówię zaskakująco? Bo ja wcześniej Tomasza nie znałam przed tutaj napisaniem tej książki. Nie znałam osobiście w tym sensie i połączył nas nasz wspólny znajomy, mój przyjaciel Jacek Dibuła, mecenas. I kiedy Jacek powiedział mi, że rozmawiał z Tomaszem, że Tomasz ma taki pomysł na książkę, że potrzebowałby takiego literackiego wsparcia, no bo też nie miał do tej pory doświadczenia w pisaniu takich fabuł, pomyślałam sobie, że to może być trudne z wielu powodów. Po pierwsze, że jest to profesor medycyny, po drugie, że to jest polityki tego szczebla i że to może oznaczać dla mnie kłopoty na różnych polach, zwłaszcza takich, bo myślałam sobie, że to będzie taka praca bardzo ciężka, upierdliwa, że będzie mi trudno się z nim dogadać. Otóż okazało się, że było zupełnie inaczej. Nie mówię dlatego, że Tomek siedzi tutaj z nami w samochodzie. Absolutnie, to nie ma żadnego znaczenia. Okazuje się, że marszałkowie mogą być też normalni. Mogą być ludźmi, politycy. Czyli polityk ma twarz zwykłego człowieka. No niesamowite. I też lekarze, bo ja na przykład pomyślałam sobie, że to też może być rodzaj jakiegoś bardzo tutaj wybujałego ego i po co mi to w życiu. No a okazuje się, że nie, że ta współpraca była bardzo taka i zdyscyplinowana i płynna i Tomek od początku wiedział, o co mu chodzi. On właściwie przyniósł cały pomysł na... Ja ją miałem w głowie od dawna. Tak, pomysł na intrygę, na fabułę. Tam był, po prostu miał trudność z takim, jak ja to mówię, no uksiążkowieniem tego, czyli no jak Tomek przyniósł mięso, a ja wszystko to, co dookoła, czyli trzeba było też tych bohaterów jakoś tak umiejscowić fabularnie, jakieś relacje między nimi może większe stworzyć, jakieś postaci kobiece i w tym sensie to Tomek mnie do tego potrzebował. No i ta współpraca wyglądała w taki sposób, że ponieważ właśnie była pandemia, my spotkaliśmy się zaledwie kilka razy, a większość tej pracy odbywała się po prostu online. Tomek pisał rozdziały, wysyłał do mnie, ja swoją treść tam dodawałam, wysyłałam jemu i tak to wyglądało, aż do czasu, kiedy to się już wyglądało jak taka, no może być pełnoprawna książka. Wtedy zaczęłam szukać wydawcy, co też wcale nie było takie proste. Myśmy myśleli na początku, że może wydamy to pod pseudonimami, żeby tutaj uniknąć... A dlaczego pod pseudonimami? Przecież to właśnie cała zabawa chyba w tym, że marszałek Senatu pisze książkę, która, jak pan marszałek wspomniał, bardzo mi się podoba to sformułowanie. No pan redaktor wie, jak to jest, jak to wygląda teraz, kiedy my promujemy tę książkę. Mój mąż, Robert Górski, wczoraj wrzucił zdjęcie z nami. No właśnie. Po to, żeby pokazać I co się wydarzyło, pani Moniko? No nie nadążył z banowaniem tych wszystkich sympatycznych ludzi, którzy przyszli złożyć nam najserdeczniejsze życzenia, nie rozumiejąc w ogóle, oczywiście to jest ironia, nie rozumiejąc też jakby w ogóle tego, że można napisać książkę z politykiem, która nie jest polityczna, prawda? Nasi i opowiadając teraz się. Widzą to właśnie zdjęcie, które stało się przyczynkiem do ogromnej dyskusji, ogromnej fali hejtu, chyba tak nawet możemy powiedzieć, w internecie, czyli jest pani Monika, jest mąż pani Moniki, Robert Górski, znany i lubiany kabareciarz, jest pan marszałek, no i pod tym zdjęciem pojawiła się cała fala komentarzy, na którą
pani mąż w swoim stylu odpowiedział. Pamięta pani, co napisał? Tak, tak, że dla równowagi ma też zdjęcie z panem Suskim, za które też, jak niektórzy może pamiętają, próbowano go już tam ukrzyżować medialnie z tych sławnych urodzin u Roberta Mazurka. Tak, więc to jest taka pewna równowaga. No oczywiście też, no, proszę państwa, to jest takie szaleństwo. To jest przyczynek do takiej dalszej dyskusji, bo no, w Polsce zatriumfowała właśnie nienawiść, niechęć, kłamstwo, oszczerstwo, no to się psuło od głowy, bo właściwie apogeum tego było w tej kampanii, którą PiS przegrał, bo oni właściwie nie mieli żadnego pozytywnego przekazu, tylko cały czas Tusk, Tusk po milion razy i to zawsze w pejoratywnym świetle. Z tym trzeba skończyć, bo to tak no, psuje, że tak powiem, tkankę narodu. Jeżeli zanurzymy się w takiej wzajemnej niechęci i nienawiści i oszczerstwach, kłamstwach i oczernianiu, no to nic z tego nie będzie. Panie Marzeku, ja od razu dopytam o tę politykę, która tak brutalnie też wchodzi w nasze życie, też w prywatne życie, jak pani Monika wspomniała. Pan, jak mówił, jest pan też cały czas czynnym lekarzem. Pan cały czas operuje, pan cały czas spotyka się z pacjentami. Czy miał pan taką sytuację, kiedy ktoś przyszedł i powiedział: ojej, pan z Koalicji Obywatelskiej, pan marszałek z Platformy? Niech pan nie żartuje. Ludzie, my robimy dużo operacji torakochirurgiczne. Aczkolwiek muszę powiedzieć i mogę to ujawnić, bo to w swojej książce napisał pan Marian Jurczyk, były prezydent Szczecina. Tak. Który też korzystał z usług naszej kliniki. I on tak śmiesznie napisał, że mówi, no trochę się bałem, że mnie będzie operował profesor z Platformy Obywatelskiej, ale się okazało, że wszystko poszło super. No i to było jedyny taki przypadek, ale to nie, ludzie jak idą walczyć o swoje zdrowie, odkładają na bok jakieś... Wie pan, my operujemy i geniuszy, i szubrawców, i ludzi przywożonych do nas z więzień, i profesorów, no, wysokich lotów. Dla lekarza to nie ma znaczenia. Powinno być, ale ja to też pytam nie przypadkiem, bo ta polityka coraz mocniej wchodzi też w nasze życie. Pani Moniko, no, pani wywołała też temat swojego męża przy okazji tego zdjęcia, które nasi widzowie już też mieli okazję zobaczyć. Ale też głośno było ostatnio przy okazji kwestii kabaretów i pani męża i tego, czy to właśnie kwestie polityczne zdecydowały o tym, że pani mąż nie ma chyba tego programu, który miał w telewizji Polsat. To jest bardzo ciekawe, bo dzisiaj... dużym zainteresowaniem. Tak, dzisiaj właśnie jedzie go nagrywać kolejny odcinek. A czy nagrywają dalej? A nie wiedzą, czy będzie emitowany? Tak, no chyba raczej nie będzie emitowany, ale też tego no, nigdy nie wiadomo. Natomiast tak jedzie dzisiaj to nagrywać. I tak pomyślałam sobie, jakie to jest trochę przykre, ponieważ ja dzisiaj o godzinie 20 w kinie Atlantic mam uroczystą premierę filmu Lęk, do którego napisałam scenariusz. Chciałabym, żeby mój mąż poszedł ze mną, a on tylko tam może na chwilę przyjść, bo będzie nagrywał program, który prawdopodobnie się nie ukaże. Natomiast to chyba wściekły jest pani, no może nagrywa, robi coś. Nie jest zadowolony z całą pewnością. Też tak jak pan pyta, czy to jest polityczne. No, wydaje mi się, że trudno powiedzieć, że nie jest polityczne, jeśli ściąga się program, który jest hitem ramówki i który przynosi najwięcej pieniędzy. I są najdroższe reklamy w całej ramówce Polsatu. Tak, tak. I się go ściąga, więc bez nawet wczesnego rozmawiania z autorami tego programu, bez uprzedzenia ich. Więc tak, no moim zdaniem jest to decyzja polityczna i zdaniem wielu osób pracujących przy tym programie również, ale jaki to będzie miało efekt, zobaczymy. Być może Polsat już nie będzie chciał mieć kabaretów. Ja bym powiedział, że to jest decyzja skandaliczna, bo skończyliśmy z tym. 15 października skończyliśmy z tym. I co ciekawe, ten program jest zapowiadany. Moja żona, która jest fanką Roberta zawołaną, siada, po czym się okazuje, że puszczają coś innego. No co to jest? Film, to jest jakaś Białoruś? Czy to jest cenzura? No, wie pan, dla mnie takie rzeczy są nie do pojęcia. Do smutnego punktu doszliśmy. Rzeczywiście. I w tej naszej dyskusji, no i w tej naszej pięknej Polsce. Ale ja jeszcze dopytam o te kwestie kabaretowe. Panie marszałku, a nie jest panu tak trochę przykro, że z pana się ci kabareciarze nie śmieją, że nie dają panu też takiej mocy pojawienia się na ekranie też w takiej, a nie innej formie? Wie pan,
Ja mam ciekawe życie i robiłem w życiu przeróżne, czasami odległe od siebie rzeczy i zawsze to życie starałem się chłonąć. Natomiast dla mnie najważniejsze było to, że ta nasza praca tych czterech lat weteranów walki o demokrację przyniosła efekty, bo wszyscy starzy senatorowie, którzy startowali ponownie, zrobili najlepsze wyniki. Zrobili świetne wyniki, czasami w trudnych okręgach. I to jest dla mnie radość. No to, jeżeli trafimy na łamy kabaretu, wie pan... Nie obraził kiedyś, się pan? Nie, kiedyś mi taki... Pani Moniko, jest materiał na małżonka. Kiedyś mi taki stary Anglik powiedział radę, która w 100% się zgadza. Mówi, unikaj ludzi, którzy nie potrafią się śmiać sami z siebie. I niech to chyba pan... takich ludzi jest w polityce bardzo mało, którzy potrafią się śmiać sami z siebie. No, to źle, bo wie pan, odrobina autoironii czy samokrytycyzmu, no to jest esencja naszej działalności. To my jesteśmy dla ludzi, a nie ludzie dla nas. To oni nas wybierają i oni nas mogą odwołać, więc mieć poczucie, że nie jesteśmy jakimiś ludźmi z innej planety, tylko normalnymi ludźmi z krwi i kości, z których się można pośmiać, można razem pożartować, można coś robić innego. Uważam, że to jest raczej zaleta niż wada. Muszę jeszcze dopytać, panie marszałku, o jedną rzecz i tu przejdziemy już do tej twardej polityki. Jest pan marszałkiem Senatu. Był pan tym marszałkiem Senatu w trudnym czasie. Wtedy, kiedy to tylko Senat był tym reprezentantem opozycji, który rzeczywiście miał głos. Pan też często ten głos zabierał przy okazji chociażby instytucji orędzia, które się w telewizji polskiej mogło pojawić. Czy rozmawiał pan z Donaldem Tuskiem na temat tego, czy dalej będzie miał pan szansę kontynuować swoją misję w fotelu marszałka Senatu? Wie pan, szanse to są zawsze, natomiast ja zgłosiłem gotowość służenia jeszcze jedną kadencję. I co na to Donald Tusk? No wie pan, jest ocena naszej pracy przez te 4 lata jest pozytywna, bo dorobiliśmy się przy domka ostatniej reduty demokracji, a PiS robił wszystko. No, PiS zakładał, że w 3 miesiące nas rozmontują, bo nasza większość była bardzo mała i to się nie udało. Więc i niech pan zwróci uwagę, że żaden z senatorów, ani jeden, w odróżnieniu od czasami nie bardzo smacznych transferów w Sejmie, nikt nie dał się zastraszyć, zaszantażować, przekupić, a takie próby bywały w różny sposób podejmowane. Więc mamy powód do radości i wie pan, koalicja zawsze wymaga jakichś układanek. Ja jestem gotów. Taką ofertę zgłosiłem. Co będzie, to zobaczymy. No to jest, wie pan, bym powiedział, mniej istotne niż ciężka praca odbudowy tego kraju, no bo przywrócić coś, co ludzie określają ogólnym słowem normalność, to wymaga i zmian ustawodawczych, i przywrócenia trójpodziału władzy, i zadbania o choćby nauczycieli, o dzieci chore, gdzie, nie wiem, czy pan pamięta, Senat proponował 2 miliardy na leczenie rzadkich chorób dzieci, co by skończyło z tym procesem, że tam zbieramy na Zdzisia... I pamiętam, co się działo, jak ten projekt trafił do Sejmu. A poszło na telewizję publiczną. Poszło na telewizję publiczną. A ta kwota by spowodowała, że wszystkie polskie dzieci nie musiałyby jeździć na drogie terapii za granicą, tylko mogłyby być leczone tu. To teraz będziecie mieli szansę te pieniądze przerzucić z telewizji kiedyś publicznej. Na takie cele. No, przy nowym budżecie pani profesor Chybicka, która teraz została posłanką, a która słynie z niebywałej dbałości o nasze młode pokolenie, będziemy o to walczyć, ewidentnie. To nie ulega wątpliwości. Pani Moniko, zaczęliśmy od książki. Na książce chciałbym też skończyć. Pani pomagała przy pisaniu tej książki, mówiła pani o swojej roli, a czy widzi pani w tej książce faktycznie potencjał na jakiś film? Z całą pewnością, to znaczy, to jest ja się tutaj nie śmieję, tak jak Tomek powiedział o tym Bondzie, to jest taki jest tam i bondowski klimat i taka podobna narracja. Natomiast ja trochę też, tak jak wspomniałam, w tej branży filmowej też działam, więc ja sobie od razu to tak w myślach próbowałam zbudżetować. Myślę sobie, że to byłby bardzo drogi film, choćby z racji tych lokacji, które tam sobie papier wszystko przyjmie, więc sobie szeroko je tam rozpisywaliśmy. Ale oczywiście wszystko jest możliwe. No bardzo jestem ciekawa, jak czytać
czytelnicy zareagują. Mamy też plan na kolejne części, także... Czyli będzie kontynuacja. Miejmy nadzieję, że tak, tak, bo tam jest naprawdę pole do tego. Czyli tak jak zawsze na końcu filmu z Jamesem Bondem, James Bond powróci. Powróci, więc tutaj będzie też powróci. Jak pan przeczyta, ostatnia scena pozostawia znaki zapytania i właśnie pozwala myśleć o następnym. To była wielka przyjemność porozmawiać na tematy też polityczne, ale nieco inaczej. Panie marszałku, ja muszę jeszcze na koniec zapytać, nie będę ukrywał, trochę się stresowałem, no nie mam takiego szkolenia jak kiedyś Bor dzisiaj, jak się panu jeździło ze mną w roli? Super, super. Przyglądałem się temu autu, bo w mojej ocenie to jest jedno z bardziej udanych aut elektrycznych, aczkolwiek no, jak pan wie, co do aut elektrycznych narasta teraz jakaś dyskusja na świecie. To prawda. Ale podziwiałem pana podzielność uwagi, że prowadził pan rozmowę, jednocześnie jazda. A ja mam chorobę lokomocyjną i nie mogę siedzieć z tyłu, a super mi się jechało, więc ty powiedziałeś, że naprawdę pana umiejętności tutaj kierowcy są... A to był mój trzeci program dopiero, a ty już... Takie piękne. Bardzo dziękuję. Dobrego spokojnego dnia państwu życzę. Monika Sobień-Górska i profesor Tomasz Grodzki byli państwo moimi gośćmi. Bardzo serdecznie. Dziękuję. 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 Do zobaczenia.